Co byś pomyślał, gdybyśmy powiedzieli, że sucha pustynia może w mgnieniu oka zmienić się w kwitnący raj? A życie nagle wykiełkuje tam, gdzie wcześniej były tylko jałowe skały i piasek. Cudowny kaprys natury czy wynik rewolucyjnego planu, niosącego katastrofalne skutki dla całego świata? Obejrzyj nasz film i zanurz się razem z nami w zapierającym dech w piersiach świecie przytłaczającej transformacji, jakiej nigdy nie widziałeś. Stan pustyni. Krótkie spojrzenie na statystyki ujawnia, że Arabia Saudyjska jest jednym z najgorętszych i najbardziej suchych krajów na Ziemi. Roczne opady w tym kraju wynoszą zaledwie około 2,3 cala, przy czym większość rzadkich opadów spada między grudniem a lutym. Dla porównania, w Niemczech liczba ta to około 27,6 cala. Wartości średnich temperatur są nie mniej ekstremalne. Termometr w Arabii Saudyjskiej podnosi się w niektórych momentach nawet do 50 stopni Celsjusza podczas gorących letnich dni, tylko po to, by w nocy spaść poniżej zera. Pod względem geograficznym monarchia absolutna znajduje się na rozległej wyżynie, która składała się głównie z jałowej, piaszczystej pustyni i regionów skał wulkanicznych. Biorąc pod uwagę te niegościnne warunki, nikogo nie powinno dziwić, że rozmieszczenie ludności w Arabii jest bardzo nierówne. Tylko 2% powierzchni kraju stanowią miasta. Około 6,5 miliona z prawie 35 milionów mieszkańców mieszka w stolicy – Rijadzie. W sumie w aglomeracjach miejskich mieszka 85% ludności. Z powierzchnią około 810 mil kwadratowych Niemcy teoretycznie mogłyby sześciokrotnie zmieścić się w Arabii Saudyjskiej. Biorąc pod uwagę tę wiedzę, tym bardziej zaskakującą wydaje się okoliczność, że mimo ekstremalnych krajobrazów, Arabia Saudyjska nie jest w żaden sposób uzależniona od dostaw żywności z zagranicy. Przeciwnie. Państwo pustynne produkuje nawet więcej żywności niż potrzebuje i dlatego eksportuje duże ilości zboża, owoców i produktów mlecznych do innych krajów. Burzliwy kamień węgielny. Kiedy patrzymy na zdjęcia z lotu ptaka, rodzi się w nas nieuniknione pytanie: jak to możliwe? W jaki sposób kolosalna mozaika terenów zielonych może powstać na środku samej pustyni? Cóż, żeby zrozumieć transformację pustyni Arabii Saudyjskiej, musimy cofnąć się o kilka dekad. W 1973 roku wybuchła tak zwana wojna Jom Kippur. Przy wsparciu wielu innych krajów arabskich, Egipt oraz Syria niespodziewanie zaatakowały Izrael. Ostatecznie Izraelczykom, którzy mieli wsparcie Stanów Zjednoczonych, udało się odeprzeć atak i odepchnąć wojska wroga. Jak powszechnie wiadomo, skutki konfliktu zbrojnego wykraczają daleko poza śmierć i spustoszenie na polach bitew. Aby wywrzeć presję na zachodnich zwolennikach Izraela, kraje arabskie ograniczyły produkcję ropy, w wyniku czego cena ropy na pewien czas wzrosła czterokrotnie. Jednocześnie w Arabii Saudyjskiej narastały obawy o możliwy odwet ze strony dotkniętych krajów. Ponieważ kraj był silnie uzależniony od importu żywności w czasie szoku cen ropy, odpowiednie embargo miałoby ogromny wpływ na ludność. I tak też się złożyło, że saudyjski rząd przyjął plan uniezależnienia narodu od importu żywności. Bo o jednym nie powinniśmy zapominać. Arabia Saudyjska jest bogata w wodę, jednak ta cenna ciecz nie występuje w postaci niezliczonych jezior oraz rzek, lecz jako gigantyczny rezerwat wód podziemnych. Transformacja pustyni. Gdy rolnictwo otrzymało oficjalne pozwolenie na czerpanie ogromnych ilości z rezerw wód gruntowych, położono podwaliny pod przekształcenie pustyni. Niewiarygodne rozmiary, jakie przybrały megaprojekty, pokazują ogrom systemu sztucznego nawadniania w regionie Wadi As-Siran. W ciągu 25 lat utworzono od podstaw obszar rolniczy o powierzchni 386 mil kwadratowych. Dla porównania, obszar Berlina to zaledwie około 344 mil kwadratowych. Tylko w latach od 1980 do 1993 nawadniane pola uprawne w Arabii Saudyjskiej wzrosły o ponad 260%. Dom królewski uprawiał głównie pszenicę na nowo zagospodarowanych polach.
W rezultacie stan pustynny, który wcześniej kojarzony był niemal wyłącznie z ropą naftową, stał się szóstym co do wielkości eksporterem pszenicy na świecie. Jednak taka jest natura rzeczy, że uprawa pustynnych pól wiąże się z ogromnymi komplikacjami. Tam, gdzie środowisko jest suche, a klimat surowy, wody gruntowe czasami muszą być doprowadzane z głębokości około pół kilometra. W przypadku późniejszego zaopatrzenia w wodę, Saudyjczycy polegają na mobilnych systemach zraszaczy, które działają automatycznie i mają średnicę około 2 km. To ogromny i niezwykle kosztowny wysiłek, który w konsekwencji powinien znaleźć odzwierciedlenie również na rynku. Podczas gdy światowa cena rynkowa za tonę pszenicy wynosiła około $120, koszty produkcji wynosiły około 500. I chociaż początkowy boom na pszenicę szybko się załamał, początkowo wydawało się, że pierwotne marzenie o niezależności się spełniło. W końcu Arabia Saudyjska nadal sprzedaje duże ilości żywności za granicę. Na przykład w 2019 pustynny stan wyprodukował więcej ziemniaków od Irlandii. Cena boomu. A jednak każdy, kto zastanawia się nad ideą swobodnego wydobywania wód podziemnych, nieuchronnie dochodzi do wniosku. Ta koncepcja po prostu nie może działać na dłuższą metę, bo jak wszyscy wiemy, woda, podobnie jak ropa, jest zasobem, który nie jest odnawialny. Woda, która zaspokaja nieograniczone pragnienie rolnictwa saudyjskiego, ma długą historię. Ponieważ ma 30 tysięcy lat, jest również nazywana przez ekspertów wodą kopalną. Oczywiście rzadkie opady w regionie nie wystarczą do uzupełnienia rezerw po wydobyciu. Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych, poziom wód gruntowych w niektórych częściach Arabii Saudyjskiej spada nawet o około 20 stóp rocznie. Spojrzenie w przyszłość również nie przedstawia różowego obrazu. Rezerwy mogą zostać całkowicie wyczerpane w ciągu zaledwie kilku dekad. Nie jest to jednak proces, który rozpoczął się niedawno. Pierwsze studnie wyschły już w latach 90., co skłoniło rząd do zauważalnego ograniczenia uprawy zbóż. Decyzja ta nie miała jednak większego wpływu na całkowite zużycie wody. Zamiast zboża skupiono się na produkcji pasz dla zwierząt i warzyw, co jeszcze bardziej zwiększyło wydobycie wód podziemnych. Obecnie, patrząc wstecz, eksperci oceniają saudyjską próbę przeciwstawienia się warunkom naturalnym i przekształcenia pustyni dla celów ludzkich jako zwyczajnie niszczycielską. Zgodnie z mottem pustynie po prostu nie kwitną, projekty były głównie ogromną stratą pieniędzy i wrażliwych zasobów. Ponieważ jednak uprawa nieużytków przez dziesięciolecia wypełniała państwowe kasy fiskalne, saudyjscy władcy długo opierali się zmianie myślenia. Ostatecznie dopiero w 2008 roku rząd zapowiedział stopniowe wycofywanie się z produkcji pszenicy i drastyczne ograniczenie produkcji pasz. To decyzja, która z kolei ma bezpośrednie konsekwencje dla krajowego rolnictwa. Podczas gdy saudyjska firma mleczarska Almarai mogła w przeszłości pozyskiwać pasze dla bydła z kraju, spadek produkcji państwowej prowadzi do szczególnego rozwoju. Od tego czasu korporacja wykupuje grunty rolne w innych krajach, tylko po to, by następnie eksportować produkty z powrotem do Arabii Saudyjskiej. Jednak w ten sposób uruchamia się kolejne błędne koło. Ponieważ roślina pastewna, lucerna, jest jedną z najbardziej wodochłonnych roślin ze wszystkich, wiele zagranicznych zakładów produkcyjnych jest również zmuszonych do czerpania z rezerw wód podziemnych. Zielona pustynia. Rozległe jeziora, szumiące rzeki, a nawet hipopotamy rozkoszujące się bujną zieloną okolicą. Wszystko to nie kojarzy nam się z dzisiejszą zakurzoną pustynią Arabii Saudyjskiej. Dlatego fakt, że opisana sceneria ucieleśnia rzeczywistość sprzed wielu tysięcy lat, jest tym bardziej zdumiewający. Pionierskie badania pokazują, że saudyjska pustynia Nefut była kwitnącym rajem 400 tysięcy lat temu, przyciągającym wielu naszych przodków. Unikalne kamienne narzędzia, które eksperci odkryli w tym obszarze, stanowią nie tylko najstarsze dowody na istnienie człowieka na Półwyspie Arabskim, ale mamy nawet do czynienia z najwcześniejszymi dowodami na istnienie współczesnego człowieka. Naukowcy zrekonstruowali, że pustynny krajobraz zdobiło kiedyś co najmniej 6 rozległych jezior. W okresach wilgotnych i ciepłych krajobraz przypominał, cytuję, zieloną Arabię.
Aby określić dokładny wiek odkrytych osadów jeziornych, eksperci zastosowali wyrafinowaną metodę zwaną datowaniem luminescencyjnym. W tym procesie naukowcy analizują, kiedy odpowiednie warstwy były odpowiednio wystawione na działanie promieni. Najstarsze próbki mają ponad 400 tysięcy lat, a najmłodsze jezioro prawdopodobnie zniknęło prawie 55 tysięcy lat temu. Szczególnie interesujące jest to, że na podstawie różnych znalezisk narzędzi badacze wnioskują, że kwitnąca pustynia była przemierzana nie tylko przez wczesnych Homo sapiens, ale także przez Neandertalczyków. Półwysep Arabski musiał nie tylko stać się czymś w rodzaju miejsca spotkań międzygatunkowych. Eksperci uważają również za możliwe, że różni mieszkańcy nawet czasami się krzyżowali. Naukowcy zakładają, że około 1-4% naszego materiału genetycznego pochodzi od Neandertalczyka. Jednak przełomowe znaleziska i spostrzeżenia zebrane w śladach zielonej pustyni to prawdopodobnie tylko maleńki wierzchołek archeologicznej góry lodowej. Zaledwie 10 lat temu na rozległym Półwyspie Arabskim nie było znanego miejsca, które miałoby więcej niż 10 tysięcy lat. Chociaż wiemy, że nasi przodkowie przybyli do Australii co najmniej 50 tysięcy lat temu, to kiedy i jak udało im się przedostać do Azji, pozostaje nierozwiązaną zagadką. Nie możemy się doczekać, aby dowiedzieć się, jakie informacje badacze odkryją w przyszłości. Gdy tylko pojawi się coś nowego, poinformujemy Cię o tym na naszym kanale. Ale póki co, chcemy podziękować Ci za oglądanie. Zostaw nam polubienie i włącz subskrypcję, jeśli tylko podobał Ci się nasz film. Na koniec, pamiętaj, że ciekawi nas Twoja opinia, co sądzisz o przekształceniu saudyjskich pustyń oraz związanych z tym konsekwencji. Wiedziałeś, że pustkowie było kiedyś zieloną idyllą? A także jakie prawdy historyczne mogą nadal być uśpione pod gorącym pustynnym piaskiem?